Dzień dobry Państwu. Celem mojego wystąpienia jest syntetyczne przedstawienie znaczenia Centralnego Okręgu Przemysłowego dla rozwoju gospodarki i obronności II Rzeczypospolitej. Chciałbym także dokonać oceny osiągnięć II Rzeczypospolitej w obszarze gospodarczym, które można uznać w wybranych obszarach jako imponujące. Punktem wyjścia, co jest oczywiste, są skutki Wielkiej Wojny z ogólnym poziomem wyniszczenia polskich ziem większym niż w wyniku II wojny światowej. Należy powiedzieć o potwornie zniszczonych działaniami wojennymi zaborach rosyjskim i austriackim, ze zniszczonym przemysłem, rolnictwem, wydrenowanymi zasobami ludzkimi. Zniszczono 90% obszaru polskich ziem. 13 z 16 województw doznało ogromnych strat i zniszczeń. Zniszczono prawie 2 miliony budynków, prawie 2,5 tysiąca mostów, prawie 600 dworców kolejowych. Rolnictwo także odniosło ogromne straty. Wybito dla przykładu ponad 4 miliony sztuk bydła. Zniszczono prawie 2 miliony wozów i maszyn rolniczych. W 1915 roku wycofujący się żołnierze rosyjscy zastosowali taktykę spalonej ziemi, niszcząc żywność, paląc wsie i zboże na polach. Wywożono surowce, wywożono maszyny, całe linie produkcyjne i zaopatrzenie we wszystkich zaborach. Na przykład Rosjanie wywieźli około 150 największych fabryk, zabierając często również wykwalifikowane załogi. Zniszczono również ponad połowę taboru kolejowego i prawie połowę mostów kolejowych. Ponad połowa dróg bitych wymagała gruntownego remontu. Kolejną traumą dla II Rzeczypospolitej były zniszczenia wywołane przez wojnę polsko-bolszewicką. Dźwignięcie z tak ogromnych zniszczeń miało się stać największym wyzwaniem dla poszczególnych rządów II Rzeczypospolitej. I to wyzwanie kolejne rządy podejmowały. Podstawowym takim wyzwaniem było zespolenie terytorium państwa, które było rozdzielone między trzech zaborców. Były różne waluty, różne systemy administracyjne, podatkowe, prawne, niepasująca do siebie sieć kolejowa, brak połączeń między dawnymi ziemiami należącymi do różnych zaborców. I to wyzwanie podjęto mimo też ogromnych trudności na początku lat 20. Pamiętajmy też o wojnie polsko-bolszewickiej, która dodatkowo wyniszczyła jeszcze polskie ziemie. Podjęto reformę. Tutaj pojawia się rząd premiera Władysława Grabskiego i jego ważna rola reformy walutowej. Walka z hiperinflacją, wojna celna z Niemcami, no i wielkie inwestycje. Budowa portu w Gdyni od 1922 roku. Gdynia stała się największym portem Morza Bałtyckiego i najnowocześniejszym zarazem w Europie. Więc trzeba powiedzieć, że te sukcesy już w latach 20. zaczynały być widoczne. Druga połowa lat 20. należy do najlepszego okresu rozwoju gospodarczego II Rzeczypospolitej, przerwanego niestety przez skutki wielkiego kryzysu gospodarczego 1929 roku, który przyszedł na ziemię polskie ze Stanów Zjednoczonych. I z tym kryzysem właśnie rząd polski próbował walczyć. Walczył ze zmiennym szczęściem i zmienną skutecznością. Były naprawdę silne napięcia społeczne. Nie radzono sobie z tym tak, jak zamierzano, ale w około 1934 roku zaczęto wychodzić z kryzysu. Kryzys w rolnictwie zaowocował spadkiem cen na artykuły rolne, trudną sytuacją w rolnictwie, trudną sytuacją w społeczeństwie. Rząd znalazł na to rozwiązanie, interwencjonizm państwowy.
I tu po raz drugi pojawia się Eugeniusz Kwiatkowski, który już jako minister występował w latach 20., orędował za portem w Gdyni między innymi, a teraz od 1935 roku objął tekę wicepremiera i ministra skarbu. Dzięki polityce interwencjonizmu gospodarczego nastąpiło ożywienie gospodarcze. Kwiatkowski doprowadził do zrównoważenia budżetu, wprowadzając nowe podatki i stosując ograniczenia dewizowe. W czerwcu 1936 roku, i tu docieramy do głównego punktu mojego wystąpienia, Kwiatkowski przedstawił 4-letni plan inwestycyjny, który połączono z 6-letnim planem rozbudowy sił zbrojnych. W związku z zaostrzającą się sytuacją międzynarodową dążono do wzmocnienia przemysłu zbrojeniowego. Sumy przeznaczone na realizację planu wydatkowane były ze Skarbu Państwa. Mimo to efekty były początkowo mało widoczne. Nakłady finansowe były rozproszone na różne inwestycje w całym kraju. Zorientowano się szybko, że trzeba skoncentrować się na jednym wielkim przedsięwzięciu, które mogłoby wytyczyć drogę uprzemysłowienia kraju. I takim przedsięwzięciem miał być właśnie Centralny Okręg Przemysłowy. Koncepcja Centralnego Okręgu Przemysłowego przedstawiona przez Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sejmie w 1937 roku, konkretnie w lutym, opierała się na tak zwanym trójkącie bezpieczeństwa w widłach Wisły, Sanu i Dunajca, gdzie w bezpiecznym oddaleniu miał być usytuowany strategiczny polski przemysł pracujący dla wojska. Centralny Okręg Przemysłowy objął 44 powiaty należące do województw kieleckiego, lubelskiego, krakowskiego i lwowskiego. Cały obszar Centralnego Okręgu obejmował 15% terytorium Polski i zarazem 18% jej ludności. Podzielony był na 3 regiony. Surowcowy, kielecki, aprowizacyjny, lubelski i przemysłu przetwórczego na południe od Wisły i Sanu. W regionie A znajdowały się złoża mineralne, które zamierzono eksploatować, na przykład rudy żelaza, miedzi, pokłady gipsu, wapienia i tym podobne. Region B posiadał żyzne gleby, w regionie C miał być skoncentrowany przemysł przetwórczy. Umiejscowienie Centralnego Okręgu Przemysłowego wybrano ze względów, jak już powiedziałem, strategicznych. Oddalenie od granic Niemiec i Związku Sowieckiego czyniło ten region po prostu bezpiecznym chociażby od nalotów potencjalnego przeciwnika. Z powodu też wielkiego przeludnienia wsi tych obszarów liczono na wiele rąk do pracy. W końcu Centralny Okręg Przemysłowy leżał na styku tak zwanej Polski A i Polski B. I założeniem tego projektu było w jakiś sposób przybliżenie tych dwóch regionów do siebie, tych dwóch bardzo różnych terytoriów. W ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego zainwestowano prawie 2,5 miliarda złotych polskich. To prawie 20 miliardów dolarów dzisiejszych. Celem rządu polskiego było zainteresowanie kapitału prywatnego też inwestycjami, rozbudowywanie infrastruktury tego regionu. Między innymi budowano sieci komunikacyjne, energetyczne, linie wysokiego napięcia, gazociągi, budowano osiedla mieszkaniowe, zapory i elektrownie wodne, na przykład w Różnowie na Dunajcu czy w Myszkowcach na Sanie. Rozwijano przemysł ciężki i zbrojeniowy. W Stalowej Woli budowano sprzęt artyleryjski oraz powstały zakłady hutnicze i mechaniczne. Już w kwietniu 1938 roku uruchomiono tu produkcję sprzętu artyleryjskiego, a we wrześniu tego roku uzyskano pierwszy wytop stali oparty na bardzo nowoczesnej technologii.
Budowano fabryki broni w Radomiu i Starachowicach, celulozy w Niedomicach pod Tarnowem, samolotów w Mielcu, zakłady chemiczne w Pustkowie koło Dębicy, zakłady oponiarskie, silniki w Rzeszowie. W ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego zbudowano prawie 30 nowych fabryk. Było to, można powiedzieć, koło zamachowe dla rozwiązania podstawowego problemu społeczno-gospodarczego II Rzeczypospolitej. I dzisiaj, po latach, właśnie Centralny Okręg Przemysłowy obok Gdyni należy do głównych osiągnięć gospodarczych II Rzeczypospolitej. Czy II Rzeczpospolita poradziła sobie na przestrzeni tych niecałych przecież 20 lat istnienia swobodnego, w związku z bardzo trudnymi okolicznościami wewnętrznymi, o których powiedziałem, ale też zewnętrznymi, nie było łatwo Polakom funkcjonować. To nie były takie czasy jak dzisiaj, kiedy możemy liczyć na kooperację międzynarodową. Wtedy były bardzo chłodne relacje z sąsiadami. To wszystko, biorąc pod uwagę, uważam, że Polacy świetnie sobie poradzili w tym krótkim czasie wolności. Udało im się to osiągnąć, szanowni państwo, że chociażby, dajmy takie dwie dane podajmy, wzrost średniej długości życia z 7 do 10 nawet lat względem 1918 roku pod koniec lat 30. Wzrost liczby ludności względem 18 roku z 26 milionów do 35 milionów. Przecież dzisiaj nie mamy wiele więcej ludności w Polsce. Tak więc podsumowując, II Rzeczpospolita próbowała poradzić sobie w niezwykle nieprzyjaznym otoczeniu międzynarodowym, praktycznie bez wsparcia innych państw, w obliczu nieprzychylnej polityki mocarstw europejskich. I w tych okolicznościach uważam dokonania gospodarcze na czele z Centralnym Okręgiem Przemysłowym jednoznacznie pozytywnie. Dziękuję za uwagę.